Dzień dobry, mam dzisiaj 21 sierpnia, poniedziałek, Działek, kilka minut przed otwarciem dzisiejszej sesji. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym, a to jest tydzień na GPW. Ostatnie dni sierpnia przyniosły taką dość dużą zmianę na rynku, nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach globalnych. Mianowicie polskie indeksy giełdowe zawróciły na silnych strefach oporu. Które pokazywałem Państwu przez um, ostatnie miesiące. No, i tu trzeba powiedzieć jedno: to odwrócenie ma charakter impulsu spadkowego. Jesteśmy blisko do tego, aby indeks WIG-20 naszedł na szczyt fali A. Jeśli tak się stanie, to będziemy mieli potwierdzenie zakończenia trójfalowej korekty wzrostowej, co by oznaczało najprawdopodobniej, że scenariusze długoterminowe czy scenariusz długoterminowy, według którego finalizowaliśmy kilkunastoletnią formację trójkąta dobieg końca. W takiej sytuacji ukształtowałaby się fala B i należy oczekiwać rozpoczęcia spadkowej fali C, która powinna być zarówno w czasie, jak i w zasięgu tej przeceny analogiczna do fali A, która się budowała w latach 2007-2008. 9. Indeks WIG również zawrócił na tym ostatnim wsparciu 88,6% zniesienia Fibonacciego fali pierwszej, także przełamaliśmy dolne ograniczenie kanału, natomiast w tym przypadku do szczytu fali A mamy nieco dalej, jeszcze około 10%, najście na ten szczyt to jest potwierdzenie zakończenia tego trójfalowego ruchu wzrostowego i wspominałem Państwu o tym, że Um, tutaj dość słabo wygląda indeks S&P, który był najsilniejszym, relatywnie indeksem przez ostatnie miesiące. W przypadku indeksu S&P zbudowaliśmy podobne setupy jak na europejskich walorach, mianowicie formacja klina wprowadzającego. Natomiast dosłownie po przebiciu historycznych maksimów w zbudowaniu tej potężnej negatywnej dywergencji na RSI zaczęliśmy się mocno cofać, zwłaszcza, że wybiliśmy się z dwóch kanałów wzrostowych, budując impuls spadkowy. A tym samym został wygenerowany sygnał do cofnięcia, które gdzieś w okolice tych 10 tysięcy punktów mogłoby zmierzać, natomiast scenariusze, o których opisałem Państwu bodajże dwa lata temu, według których możemy budować korektę płaską typu ABC, ten scenariusz również jest aktualny, natomiast na chwilę obecną mniej prawdopodobny, od tego scenariusza z cofnięciem na 10 tysięcy punktów. No tutaj przede wszystkim zapalnikiem do przeceny może być sektor finansowy, ponieważ wiele układów technicznych na bankach wygląda po prostu negatywnie. Tym bardziej, że z perspektywy fundamentalnej początek obniżek stóp procentowych i zapowiedzenie całego cyklu jest czymś negatywnym. Tak jak zazwyczaj banki wchodzą w hosse, dyskontując podwyżki stóp procentowych i ta hossa często kończy się po trzeciej podwyżce, tak samo banki rozpoczynają najczęściej bez, tak wynika z analiz historycznych, dyskontując cięcia stóp. Na chwilę obecną oczywiście na rynku był ten dyskurs, czy to będą tylko dwie obniżki stóp, o których mówił prezes Glapiński, czy raczej rozpoczynamy cykl. Więc tak naprawdę czekamy na to posiedzenie, które będzie miało miejsce w połowie września, ono zostało lekko przesunięte. I jeśli na tym posiedzeniu dojdzie do obniżenia stóp procentowych i przede wszystkim Rada zapowie jakiś trwały cykl obniżek stóp procentowych, no to najprawdopodobniej banki mogą fundamentalnie na to negatywnie zareagować. No i z perspektywy analizy technicznej, praktycznie na tych wszystkich bankach widzimy finalizację trójfalowych ruchów wzrostowych, często były budowane negatywne dywergencje. Na niektórych walorach już przełamaliśmy linię trendów wzrostowych, no i tym samym można założyć, że fale pierwsze czy też fale A w trójfalowych strukturach spadkowych, czy fale pierwsze w pięciofalowych strukturach spadkowych się zakończyły. Korekty wzrostowe również się zakończyły. No i przynajmniej jeszcze jedna sekwencja spadkowa budująca fale C, bądź falę trzecią powinna się wydarzyć. No i tym samym banki otwierają sobie drogę do przeceny poniżej dołków z 2022 roku. to Dotyczy się Alior Banku. Podobny układ jest. Tutaj na, dobrze, na handlowy może nie jest podobny układ, bo jest to jedyny bank z innym układem, mianowicie cały wzrost od e, e, 22 roku to jest podwójny wzrostowy zygzak z sporą negatywną dywergencją, no i w przypadku handlowego tutaj istnieje ryzyko chyba najgłębszego cofnięcia z całego sektora, natomiast poza handlowym e, pozostałe banki e, już generują te same układy techniczne, Inc fala A została zakończona, Zostało prawdopodobnie zbudowane już to trójfalowe odreagowanie. Zawróciliśmy na silnym oporze i również tutaj otwarta droga do dołków z ubiegłego roku. m -Bank wybił się górą z takiej formacji flagi. Osiągnęliśmy silne opory, przełamana linia trendu wzrostowego, no i to również sygnał, że ten bardzo dynamiczny trójfalowy ruch wzrostowy dobiegł końca. Milenium nie był w stanie osiągnąć tych okolic 7,30. Tutaj zawróciliśmy w rejonie 6,80, kończąc podwójnego wzrostowego zygzaka, no i ten odwrót ma charakter trójfalowy, e, przepraszam, ma charakter impulsowy, tym samym naszliśmy na szczyt fali A i zakończyliśmy ten trójfalowy ruch wzrostowy, no i to jest hipoteza, że rozpoczynamy większą spadkową falę C, która powinna oczywiście zmierzać poniżej dołka fali A. PKO doszedł do tego bardzo silnego książkowego oporu w rejonie 120 zł, o których pisałem państwu w ostatnich atrakcjach dnia. Następnie mocno zawróciliśmy w dół znowu, budując impuls spadkowy przełamując. Linię trendu wzrostowego, no i tym samym droga do dołków z 22 została otwarta. PKOBP tu chyba jest najbardziej książkowy układ techniczny, jaki można sobie wyobrazić. Zbudowana fala pierwsza, następnie trójfalowe odreagowanie, które zatrzymuje się dokładnie na równości fal, korekt wzrostowych, ruchów tych fal wzrostowych, a także na z, e, najbardziej popularnym zniesieniu Fibonacciego. Przełamana linia trendu, impuls spadkowy i naszliśmy na szczyt fali. A tym samym odwrócenie trendu wzrostowego zostało potwierdzone, i otworzona została droga do dołków z 2022 roku. No i tym samym słabość tego sektora finansowego, która może zostać wkrótce potwierdzona fundamentalnie na najbliższym posiedzeniu RPP-u, będzie pewnie czymś negatywnym, co będzie ciągnąć zarówno finansówkę, jak i cały szeroki rynek w dół. Jeśli chodzi o. Sektor technologiczny to także jest sporo negatywnych e, układów technicznych, natomiast cały czas pozytywnie wyróżnia, wyróżnia się CD projekt. Moim zdaniem, ten walor cały czas stoi przed zbudowaniem e, wydłużonej fali piątej. Ten silny opór w rejonie 200-210 zł. ma spore szanse na to, aby być przetestowanym. Um, przynajmniej powinniśmy osiągnąć okolice 176 zł, aby zrealizować ten układ techniczny. Natomiast być może obecnie rozwija się konsolidacja, formacja trójkąta, z której wkrótce wybijemy się górą. Natomiast poza tym walorem, no większość um, jednak przedstawicieli sektora gamingowego pokazuje przynajmniej um, długoterminowe negatywne układy. Ten Square Games. Podąża systematycznie w stronę najniższych poziomów historii, natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na 11-bit. Mamy zakończoną formację klina kończącego, sporo sygnałów odwrotu, na razie nie ma dużej dynamiki, natomiast w tym tygodniu mamy Gamescom w Niemczech, na którym 11-bit będzie pokazywał swoje gameplaye ze zamkniętymi drzwiami, natomiast pewnie um, będą jakieś informacje, czy to na Twitterze, czy w jakichś kanałach branżowych się pojawiać. A propos Gameplayów 11b, no i tutaj układ techniczny sugeruje jakąś nam negatywną niespodziankę. Alegro trzyma się jeszcze na linii trendu wzrostowego, natomiast złamanie tej linii trendu wzrostowego będzie oznaczało rozwinięcie spadkowej fali trzeciej. A tak w ogóle budujemy fale C w zygzaku spadkowym, no i znowu dołki z 2022 roku. Są tutaj targetem. Jeśli chodzi o komarch, mamy tutaj formację trójkąta, która prawdopodobnie została zakończona. Niedźwiedzie próbują wybić się dołem z tego układu technicznego, no i wybicie się dołem, otworzy no, nam drogę do falice, która mogłaby zmierzać dość tutaj głęboko. W przypadku ASEKO rgr została już zakończona, złamaliśmy linię trendu, no i teraz będziemy celować pewnie w 64 zł, gdzie przebiega nam linia szyi, a złamanie tej linii szyi otwiera nam drogę znowu do głębszej przeceny. Pokazywałem Państwu w zeszłym tygodniu data walk, sugerując, że tutaj jakieś pozytywne odwrócenie trendu może nastąpić, natomiast cena oczywiście musi zareagować wtedy na tym wsparciu. Mieliśmy próbę zareagowania, która została szybko zneutralizowana przez niedźwiedzie, no i pytanie, czy na tym ostatnim wsparciu się uda walorować utrzymać, um, czy też nie. CI Games, tutaj jesteśmy bardzo blisko zakończenia z perspektywy analizy technicznej bańki inwestycyjnej, czyli wydłużonych fal piątych, hiperbolicznych ruchów wzrostowych, czy jeszcze osiągniemy poziom 7,20, czy też nie jest, nie jest to istotne z perspektywy długoterminowej, ta potężna negatywna dywergencja, wydłużona piątka, hiperboliczny ruch wzrostowy, to wszystko sugeruje, że w kolejnych miesiącach realne jest cofnięcie do okolic 2,30. Huge w dłuższym terminie odwrócił nam się na układ beriszowy, natomiast w krótkim terminie mamy zakończonego klina wprowadzającego i w przypadku tego waloru zobaczyliśmy pozytywną reakcję cenową, no i tym samym droga do okolic 28 zł została otwarta. Natomiast um, na tym poziomie może dojść do silnego kontraataku niedźwiedzi, i ewentualnie zakończenia fali drugiej i prawego ramienia w RGRC. Natomiast oczywiście wtedy będą także możliwe inne układy techniczne, nawet z jakimiś konsolidacjami w postaci trójkąta, więc będzie należało zobaczyć, jak zareaguje cena na tymże ważnym oporze. Creepy Jar, retest przełamanej linii szyi, no i wszystko stoi na drodze do tego. Znaczy stoi otworem do tego, aby rozwinąć falę pierwszą drugą, pierwszą drugą, czyli przed nami trójka w trójce 580 cały czas to jest target tego układu technicznego, people can fly group przełamana linia trendu wzrostowego z kanału wzrostowego, no i tym samym droga do historycznych minimów została otwarta. A dawny R22, czyli Cyber Folks, Tutaj mamy zbudowaną RGR-kę po wybiciu dołem z klina kończącego i kształtowaniu impulsu spadkowego, no i tym samym to jest również układ do e, pogłębienia słabości. Jeśli chodzi o sektor energetyczny, tutaj trzeba zobaczyć, że PGF finalizuje takiego małego klina kończącego, który potwierdzony jest negatywną dywergencją, natomiast oczywiście warto zwrócić uwagę na tą e, analogię historyczną, którą już Państwu kilkukrotnie przytaczałem, w 2021 i w 2022 roku każdy szczyt, a taki wielomiesięczny na rynku budowany był tą negatywną dywergencją, tak jak to ma miejsce teraz, i następnie pojawiały się dość głębokie, często 40% przeceny. Tym samym, jeśli ta analogia się powtórzy, no to PGS stoi przed ryzykiem korekty w stronę 5,80, a nawet w stronę 4,30 na przełamanie dołka fali a NEA jest już na silnym oporze skąd? Prawdopodobnie powinniśmy odwracać się w dół. Negatywna dywergencja na RSI i niedźwiedzie powinny przynajmniej próbować domknąć tą lukę, um, lukę hossy. Natomiast tutaj sygnał może dać Tauron. Natomiast Tauron na razie jest w dość ostrym, wręcz już można by powiedzieć takim hiperbolicznym ruchu wzrostowym. Ogromne wykupienie na wykresie dziennym, na wykresie tygodniowym mamy tutaj największe wykupienie w historii. No i ta hiperbola jest trochę niepokojąca. Znaczy najprawdopodobniej jest to fala trzecia i w długim e, horyzoncie mamy tutaj, impuls, e, mamy tutaj impuls wzrostowy, natomiast po takiej hiperboli i po takim e, silnym wykupieniu waloru no, możliwe jest takie mocniejsze cofnięcie nawet do podstawy hiper, hiperboli, gdzie, e, znaczy może nie do podstawy, ale do podstawy tej luki hossy, gdzie mogłaby się zakończyć fala czwarta i ewentualnie cofnięcie na tauronie powinno być także sygnałem do przeceny na NA i na PGE. Jeśli chodzi o Zepak, tutaj najprawdopodobniej tą małą falę drugą już zakończyliśmy i walor stoi przed testem kluczowego ostatniego wsparcia, czyli tej małej linii trendu wzrostowego. Przełamanie tego poziomu otwiera nam drogę do 8 zł z tymi długoterminowymi scenariuszami, które państwu przedstawiałem. Jeśli chodzi o telekomunikację, no tutaj mamy agresywne wybicie dołem z konsolidacji na cyfrowym Polsacie. Natomiast najprawdopodobniej nie jest to koniec tej przeceny. Rozpoczęliśmy falę C, która powinna być w jakiejś relacji do tej przeceny, no i targety lotowskie wypadają nam na historycznych minimach. Mocno również przecenia się orange, no i tu również jest takie ryzyko, że rozpoczynamy tą spadkową falę trzecią, która może zmierzać na historyczne minima. W przypadku budowlanki tutaj warto zwrócić uwagę na ten układ techniczny na Budimexie. Mianowicie uderzyliśmy w proporcje dwóch wydłużonych fal piątej w górne ograniczenie klina kończącego i zobaczyliśmy dość mocną reakcję cenową. Do końca sierpnia jeszcze mamy Um, przeszło półtora tygodnia, więc jeśli udałoby się podaży zepchnąć cenę niżej i zbudować jeszcze tutaj świecową formację odwrócenia trendu, no to to byłby sygnał, że być może wydłużone piątki, hiperboliczny ruch wzrostowy, klin kończący się zakończył, i w takiej sytuacji otworzylibyśmy drogę do 100 zł, ale to są na razie um, wstępne hipotezy. W przypadku chemii um, przedstawię Państwu zaktualizowany układ techniczny dla Ciechu. I w przypadku Ciecha od 2011 roku mamy hossę, prawdopodobnie falę pierwszą. Następnie zbudowaliśmy przecenę w ramach fali A i ukształtowany został trójfalowy ruch wzrostowy z formacją klina kończącego w ramach fali C. Potężny opór nam zadziałał, potwierdzony negatywną dywergencją na RSI, Wybiliśmy się dołem z tego klina, no i tym samym otworzyliśmy sobie drogę gdzieś do tych 20 17 zł, gdzie mamy silne wsparcia. I w takiej sytuacji przerysowałem również układ techniczny na grupie Azoty, zakładając, że to odreagowanie zakończyło zygzaka wzrostowego formację flagi. E, również korektę wzrostową falę B w większej trójfalowej przecenie. Jedynka, dwójka za nami. Wybiliśmy się dołem z, tego, z, m, z tej struktury wzrostowej. No i tym samym, moim zdaniem, tak e, ten target przeceny dla grupy azoty to nie 20 zł, jak pokazywałem wcześniej, ale być może nawet okolica gdzieś 10 czy 12 e, zł. W przypadku deweloperów pokazywałem Państwu układ krótkoterminowy na. Um, na Deweli, no i ten układ jest tutaj pozytywny, bo mamy formację trójkąta, z której raz jeszcze powinniśmy się wybić górą, ustanawiając wielomiesięczne maksima, co pozwoliłoby na uformowanie negatywnej, na RSI, negatywnej dywergencji na RSI. Natomiast należy pamiętać o tym, że po piątce wzrostowej, która buduje nam negatywną dywergencję, gdzie następuje wybicie górą z formacji trójkąta, zazwyczaj jest to ostatnia struktura wzrostowa, po której następuje trójfalowe odwrócenie trendu zmierzające w stronę 61,8, ale to jest pewnie. Układ na kolejne dopiero miesiące. W przypadku ochrony zdrowia na neuce kształtujemy teraz formację głowy z ramionami po wybiciu dołem z formacji klina kończącego i odwróceniu się na silnym oporze no i złamanie okolic 735 zł powinno wygenerować kolejną sekwencję podażową zmierzającą poniżej dołka fali, fali, fali W. Z kolei jeśli chodzi o seron farmę, tutaj może nowa. Nowy układ techniczny do pokazania Państwu, no mamy tutaj silny ruch spadkowy, który ukształtował nam falę A, następnie ewidentna konsolidacja fale B, fala B. I to jest bardzo podobny układ techniczny do tego, co Państwu pokazywałem na cyfrowym polsacie. No i tym samym tutaj może nam się zmaterializować ryzyko rozpoczęcia spadkowej fali C, oczywiście ono byłoby potwierdzone po przełamaniu dolnego ograniczenia formacji trójkąta i przebiciu dołka fali D. Jeśli chodzi o WIG-20 tutaj KGHM jest bliski silnego wsparcia 105-10250, tutaj mamy punkt zakończenia fali pierwszej, a także um, linia szyi formacji RGL, więc być może jakieś krótkoterminowe odreagowanie się rozwinie, natomiast w dłuższym terminie na te krótkoterminowe odreagowanie może również wskazywać ewentualne, potencjalne krótko. Terminowe odreagowanie na miedzi, które pokażę Państwu w drugim webinarze. Natomiast przebicie finalnie tych poziomów powinno wyzwolić przecenę do 70 zł, a w długim terminie pewnie gdzieś w rejon 50 zł. I OTSW jest bliskie najważniejszych chyba poziomów technicznych od wielu, wielu miesięcy, mianowicie dołek fali deformacji trójkąta i linia szyi. W tej formacji RGR. Złamanie tych poziomów to jest potwierdzenie długoterminowej bezcy, która mogłaby zmierzać poniżej poziomów historycznych minimów. Dino bardzo mocno odwrócił się po wynikach. Mieliśmy tu bardzo silną reakcję podażową, no, prawdopodobnie w najbliższych dniach. Zobaczymy jakiś kontratak byków, może próbę domknięcia e, luki Bessy, która powstała. Natomiast to silne odwrócenie wprowadziło Dino w techniczną Bessę, Natomiast na ich to jest, jest to, z jakich poziomów Dino nam się odwraca: czyli wydłużona fala piąta, wydłużona pod fala piąta, formacja klina kończącego. To wszystko sugeruje, że otwiera nam się droga do przeceny na 260 czy też 210. Złotych w dłuższym terminie na koniec PKN. Orlen z tych tematów z indeksu WIG-20. Tutaj po zakończeniu fali C mieliśmy odcięcie dywidendy, natomiast pogłębiona jest przecena. No i być może do tych 58 złotych się skorygujemy, gdzie wypada nam typowe zniesienie Fibonacciego. Potem ostatnie odreagowanie w ramach fali E. No i po zakończeniu. Tejże długoterminowej formacji trójkąta powinniśmy zmierzać poniżej dołka fali A, czyli do najniższych poziomów prawdopodobnie gdzieś od 2014 roku, ale to jeszcze pewnie powinno zająć kilka tygodni, zanim ta albo przynajmniej kilkanaście dni, zanim ta konsolidacja się zakończy. GPW Państwu pokazywałem ostatnio, tutaj finalizacja formacji trójkąta i również droga na historyczne minima została otwarta, natomiast CCC finalnie zostało zawrócone na tym silnym oporze, wraca do tendencji spadkowej, no i prawdopodobnie niedźwiedzie będą testować w próbę przełamania 32 zł. Benefit po świetnych wynikach poprawia raz jeszcze maksima, ale ta negatywna dywergencja tutaj cały czas jest, Alarmująca. Intercars słabo z kolei zachował się po wynikach, dotyka obecnie, czy próbuje obronić linię trendu wzrostowego, natomiast złamanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę nawet do tych 350. Do tych 350 zł. Bogdanka osiągnęła e, linię szyi formacji RGR, i być może zakończyliśmy tutaj falę pierwszą. Tym samym jest szansa na odreagowanie, nawet w stronę 40 zł. No i po ewentualnym odreagowaniu spodziewam się tutaj kontynuacji e, przeceny. Amrest zawrócił też na silnym oporze, natomiast na razie nie rozwinęliśmy tendencji impulsowej, więc walka byków z niedźwiedziami wciąż trwa. Jeśli chodzi o PEPKO, tutaj warto zwrócić uwagę także na DataWalk, bo to jest pewien układ analogiczny. Na PEPKO nie udało się obronić tego silnego wsparcia i tym samym byki nie rozwinęły tendencji wzrostowej. Na DataWalk próbujemy bronić te wsparcia, natomiast jeśli bykom się to nie uda, to prawdopodobnie podzielą oni los PEPKO i tym samym PEPKO w takim dość wolnym spadku powinni, powinno zmierzać na kolejne kolejne minima. Zmieniłem również układ techniczny dla WUWACH-u, co pokazałem w zeszłotygodniowej analizie, mianowicie Tutaj założyłem, że zamiast prostej korekty ABC budujemy po prostu impuls spadkowy. Fala pierwsza, druga się zakończyła, ta formacja trójkąta zbudowała nam pod falę czwartą. Zakończyliśmy piątkę i ten różowy trójkąt, który Państwu pokazywałem, faktycznie jest teraz moim układem wiodącym, i to jest formacja trójkąta budująca czwórkę w długoterminowym roku spadkowym. No i zgodnie tutaj z kilkoma różnymi metodami analitycznymi można wyróżnić zasięg spadków nawet na jakieś 15 czy 18 zł, dlatego też najpierw powinniśmy się głębiej skorygować zanim nastąpi te silniejsze odwrócenie odwrócenie trendu. Na koniec ESWIG tutaj na Autopartnerze mieliśmy tą negatywną reakcję cenową, no i tutaj widać dobrze, że oba walory z segmentu automotive, czyli Intercars i Autopartner ostatnio zachowują się technicznie technicznie słabiej z kolei na Stalek eksporcie wybiliśmy się dołem z formacji trójkąta, no i otworzyliśmy sobie drogę do wielomiesięcznych minimów. Jeśli chodzi o starty, to też silniejsze szarpnięcia w dół, natomiast droga do dołka fali A została otwarta, bo najprawdopodobniej zygzak wzrostowy dobieg już końca. Rainbow wybił się dołem z kanału wzrostowego. Mamy negatywną dywergencję. Oczywiście tu można sobie wyobrazić jeszcze scenariusz klina kończącego jeszcze jedno poprawienie, poprawienie maksimów, natomiast to są układy sugerujące zbliżające się bądź już trwające odwrócenie. Trendu apator, silne wybicie dołem z formacji klina kończącego, no i droga do wielomiesięcznych minimów została otwarta. W tygodniu na GPW dzisiaj to wszystko. Zachęcam jak zwykle do obejrzenia drugiego nagrania, tydzień w giełdach zagranicznych, zwłaszcza ze względu na ciekawe układy techniczne krótkoterminowe i długoterminowe na miedzi, a także na omówienie wielu ciekawych kwestii makroekonomicznych związanych z chińską gospodarką. Na dzisiaj to wszystko. W przyszłym tygodniu webinar się nie odbędzie w związku z moim urlopem, więc słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.